Rozmowy z największymi zbrodniarzami ostatniego ćwierćwiecza wstrząsnęły kiedyś polską opinią publiczną. Wielu skazanych jest już na wolności. Inni zniknęli z życia publicznego. Ale o tym, co zrobili, nie można zapomnieć. Cela numer nie pozwala przejść obojętnie obok zbrodni sprzed lat. Rozmawiałem już z wielokrotnymi mordercami. Odwiedzałem najcięższe więzienia. Jednak to spotkanie będzie najtrudniejsze. Długo je odwlekałem. Trudno stanąć twarzą w twarz z człowiekiem, który zdolny jest do tak makabrycznych czynów. Wampir z Bytowa, hurtownik zbrodni. Tak nazywali go ludzie porażeni ohydą tego, co robił. Co mi powie Leszek Pękalski? Dotąd nikt do końca nie zna prawdziwej liczby jego ofiar. Na ten proces czekali wszyscy. Po trwającym 3 lata śledztwie, które miało odkryć sprawcę serii nigdy niewyjaśnionych morderstw na tle seksualnym, przed sądem stanął 30-letni mieszkaniec Osiek koło Bytowa. Akt oskarżenia odczytywany był w sądzie przez 5 godzin. Zawierał opis 17 morderstw i 2 gwałtów, o które oskarżono Leszka Pękalskiego, zwanego wampirem z Bytowa. W czasie pobytu w areszcie śledczym Pękalski napisał swoje mrożące krew w żyłach pamiętniki. Opisał w nich z komputerową precyzją 64 zbrodnie. Policjanci zasugerowani szczegółowym opisem wydarzeń poszli tym tropem. Pękalski powtarzał zeznania podczas wizji lokalnych. Jednak wiele szczegółów nie układało się w logiczną całość. W większości zbrodni, o których pisał Pękalski, nigdy mu nie udowodniono. W czasie procesu Pękalski wycofał się z większości zeznań, twierdząc, że był zmuszony do nich przez policję. Zostanie ogłoszony wyrok. Proszę powstać. Wszystkie osoby wstaną. Sąd wojewódzki w Słupsku uznał go za winnego zabójstwa 17-letniej Sylwii R. Ostatecznie tylko do tej zbrodni Pękalski się przyznał. Matka Sylwii R. była na procesie. Wydaje mi się, że za mały wyrok dostał. Przynajmniej kara śmierci to już myśleliśmy, że dostanie karę śmierci, a już najmniej to dożywocie. Wyrok zaskarżony przez obrońcę Leszka Pękalskiego trafił do sądu apelacyjnego. Pękalski nie przyznawał się już do niczego. Jednak sąd drugiej instancji utrzymał w mocy wyrok słupskiego sądu, uznając, że przyznanie się jest królową dowodów. Jak pan myśli, co w mężczyznach kobietom się podoba najbardziej? Jak kobieta patrzy na mężczyznę, tak? To co się podoba? Że członka ma między nogami mężczyzna? Nieraz, takiego dużego nieraz? No i co jeszcze podoba się? Wygląd twarzy. I co tam jeszcze się może podobać? Kolor włosów czy coś może się podobać? Czy skrzypa? Budowa ciała. Pan się podobał jakiejś kobiecie? Czy się podobał kobiecie jakiejś? To nie za bardzo to mi się podobało. Nie było żadnej kobiety w życiu, której by się pan podobał? Nie, jakbym miał kobietę, której jakby się jej podobał, to bym się ożenił już dawno. Jak pan sobie wyobrażał swoje małżeństwo? Małżeństwo? Po swojemu, na swój sposób? No, na swój sposób wyobrażam sobie małżeństwo to, że rodzi się, rodzinę zakłada, najpierw jest ślub cywilny, potem kościelny, się potem pobierają małżonkowie. No i wtedy
są małżeństwem, rodziną, są jeszcze jednym ciałem, jak to się nazywa, po religijnemu. No i wtedy rodzą się dzieci, jeden drugim chłop zapłania kobietę i wtedy w ciąży zachodzi. Potem po 9 miesiącach rodzi dziecko, kobieta. W 9 miesiącu ciąży rodzi dziecko. No i wtedy to dziecko trzeba wychować, zapewnić pobyt temu dziecku, szczęście. Trzeba dobrym ojcem i matką być dla dziecka. A co dla pana najważniejsze jest w takim małżeństwie? No, żeby była jedność, pokój, miłość między małżonkami. Seks jest ważny? Też, ale i miłość psychiczna i duchowa jest ważniejsza. Pan miał kiedyś jakąś narzeczoną? Taką kobietę, którą pan bardziej adorował? Nie, tak nie, ale koleżanki mnie śmiał. Ale takiej bliskiej to jeszcze nie miałam nigdy. Jak pana aresztowali, to ile pan miał lat? W 92 roku w grudniu mnie aresztowali, a ja się urodziłem w 66 roku, 12 lutego, to ja wtedy miałem gdzieś 27 lat, około tego, co się miał, jak mnie aresztowali. Miał pan w życiu wcześniej tak normalnie jakąś kobietę? Wcześniej? Przed aresztowaniem? Nie, właśnie mówię, że nie miał bliskiej kobiety, tylko nawet przyjaciółki nie miał, tylko koleżanki miał takie z widzenia znajome. Jaki stosunek z taką normalną kobietą pan miał? Z normalną kobietą nie miał stosunku jeszcze. Stosunku nie miał. Z żywą kobietą nigdy? Nie. A z nieżywymi? Nie żywi mnie? Raz miał tylko. Jak miał na imię? Sylwia. Pan ją znał wcześniej? Wcześniej, dwa dni, jeden dzień wcześniej ją znał, poznałem ją. Gdzie? W sklepie spożywczym. No była sprzedawczynią? Tak. Poprosiłem ją trochę kiełbas, czyli pasztetowej i trochę chleba. I dodała mi na kredyt, bo ja wtedy grosza nie miałem przy sobie. Tak trochę się ulitowała nad panem. Tak, można by powiedzieć, no. No i wtedy ją na drugi dzień widział tą drogą, że szła i wtedy ją zagadałem ją, pogadałem z nią na razie o swoich problemach, o swoim losie. Wtedy ją następnie uderzyłem żelazem. A dlaczego pan ją uderzył? Ponieważ odmawiałem mi... A co pan od niej chciał? No, żeby dobrowolnie mi się dała. Zaspokoić się. Intymnie. Tak jej pan zaproponował? Tak. A co ona na to? Co ona na to? Co ona na to? No, wtedy... Odmówiłem mi propozycję, mówię, że nie chce mi się żenić, że jeszcze młoda jestem. To co pan jej proponował? Stosunek seksualny. Jak to pan podszedł tak do kobiety w lesie i... Tak, wtedy... Nie bała się? Nie bała się z początku. Odważnie rozmawiała z nią. Poznała pana? Tak. Że pan udała wcześniej jeść? Tak. No i wtedy ją zagadałem, porozmawiałem, ona odmawiała mi propozycji i mówiła, żebym sobie szukał jakieś inne dziewczyny, bo tych dziewczyn jest dużo, tak mówiłem. No wtedy wziąłem to żelazo tam z tyłu w trawie, miałem schowane za plecami i wtedy uderzyłem. Raz ją pan uderzył? Kilka razy. Uderzyłem i wtedy straciłem przytomność i padłem. Zaspokoił się pan wtedy? Tak, seksualnie. Przyjąłem, że mam kobietę w końcu. Że mogę raz w życiu zaspokoić się. Jak pan to robi? Przecież to trup. Trup, ale... jak żywa była, to nie dało mi się. Dlatego martwą trochę zaspokoiłem się seksualnie. No, miałem wytrysk do narządów rodnych. Odczuwa pan wtedy satysfakcję? Tak, wtedy. Nie przeszkadza panu, że ona nie żyje? Nie przeszkadzało, że ciepła była. Jeszcze pan do niej wracał? Tak, jeszcze raz. Wieczorem? Tak.
wieczorem. Jeszcze ze spokojem, seksualnie. Znowu? No, znowu. No już była zimna. Była zimna, no ale. Ale czułem, że mam kobietę już. No i wtedy zaspokoiłem się, wtedy zostawiłem ją i wtedy poszłem do domu. To w życiu pan współżył tylko z jedną kobietą? Jedną. I to martwą? No. Czy pan jest zboczeniec? Ale nie lubię, jak tak pan mówi na mnie. Wiadomo, że tak się stało, tak się stało. No ale może być inne określenie? Jak się powinno określać człowieka, który, żeby się zaspokoić, to musi zabić? No chyba tak, tylko takie określenie tylko jest. Ja nie wiem, czy jakoś jest, czy tylko takie. Myśli pan często o tej Sylwii? No już teraz nie myślę. Teraz już nie. Kiedyś tak, ale już teraz nie. Co mężczyzna czuje, jak się zaspokaja? Co czuję? Orgazm czuję. Najpierw zwód jest, bądź penisa. Potem jest orgazm następnie, po jakimś czasie następuje. Wtedy przyjemnie człowiekowi jest, mężczyźnie. Przy Sylwii tak panu było przyjemnie? Też. A co by się stało, jakby się Sylwia zgodziła? Jakby się zgodziła? Na to dobrowolnie? No to nie byłoby to nie byłoby tego zabójstwa. A wiedziałby pan, jak to zrobić? No wiedziałbym jak, bo od ludzi wiem, z filmów pornograficznych wiem, widział, jak to się robi. Kochał się pan kiedyś z kobietą w łóżku? Czy w łóżku się kochałem? No jeszcze nie w łóżku się nie kochałem. Czy tylko w lesie? Tylko w lesie. W łóżku nie kochałem się jeszcze z kobietą żadną. Myśli pan, że to jest przyjemne? Kochać się? Mi się wydaje, że tak, przyjemne. Jak pan jest kobietą, to co pan lubi robić najbardziej? No rozmawiać z nią. Tam o swoim życiu, o swoich prywatnych sprawach. No i? To dlatego, żeby porozmawiać, to nie trzeba mordować. No tak się akurat złożyło w moim przypadku, że to coś mi odbiło do głowy i tak zrobiłem. Nie boi się pan, że jakby pan rozmawiał z następną kobietą, to też by ją pan zabił? Jakby panu odmówiła? No tym razem nie, bo już wiem, że wyrok bym dostał znowu. Ile pan już siedzi? Wszystkiego ogólnie? Prawie 7 lat. Jak pan sobie radzi bez seksu? Jakoś sobie radzę. Jak to się nazywa? Onanizuję się często. Tak sobie radzę, tym mając wyrok dać siatki. To nie przeszkadza kolegom w celi? Nie. Znają moje problemy, moje uchybienia, znają moje sytuacje. To nie mają przeciwko temu nic. W ciągu dnia pan to robi? W ciągu dnia to jak nie wiem, raz rana robię i wieczorem. Kiedy pana ochota najdzie? Tak, tak. Pan ma jakieś poczucie winy po tej śmierci Sylwii, po tym zabójstwie? Mam poczucie, że źle zrobiłem, że potem wyrzuty sumienia miałem, że i do dziś mam wyrzuty, że coś takiego zrobiłem. To nie mógł się pan zanalizować, a nie zabijać? Mogłem, też robiłem, ale chciałem próbować kobiety. Chciałem spróbować, jak to jest z kobietą. I jak jest? Dobrze, jak jest lepiej czy z kobietą, samemu czy z kobietą, tak? Z kobietą lepiej jest. No przecież pan nie wie, jak jest z kobietą, bo pan się kochał z trupem. Tak, bo to tak naprawdę to z trupem, ale wiem, że z kobietą jest chyba lepiej niż samemu zaspokajać się. To jak pana nazwano wampirem z Bytowa, to pan odczuwał jakąś dumę z tego? No nie, to trochę rażąca jest ta ksywa, pseudonim. Dlaczego rażąca? No bo to jest wampir, to jest taki człowiek, który krew pije. Czy jest zwierzę, czy potwór taki, który krew pije. To ja rozumiem, że to jest wampir. Myśli pan, że pana nie można nazwać potworem po tym, co pan zrobił? Mi się wydaje, że nie.
A co pan myśli, kim pan jest? Tak ja wyjaśnię, że... Dam na kasnetiomie. Wszystko. No, ja myślę, że... Że jestem człowiekiem, tak jak wszyscy inni przestępcy i zwykli ludzie. Jakby ktoś panu zaproponował, że pana wykastrują i wyjdzie pan na wolność, to pan by się zgodził? Na kasację to ja chciałem kiedyś iść, ale to w 80-tych latach, ale to nie było możliwe jeszcze. To nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe. Jak to pan chciał pójść na kastrację? 15 lat temu to było, zaczynałem uczyć się popęd seksualny. Nie wiedziałem, po co mi to jest potrzebne. Kobiety nie mam, to po co mi to potrzebne jest, dlatego chodziłem do lekarza. Co panu lekarz wtedy powiedział, jak pan chciał się dać wykastrować? No lekarz mówi, że to jest niemożliwe. Lekarz seksolog mówił i psychiatra. Dlaczego pan nie mógł mieć kobiety? Mówi pan, że pan nie miał kobiet. No nie miał. Starał się pan o to? Starałem się mieć kobietę od świadków Jehowy, bo wtedy byłem wyznawcą świadków Jehowy, ale nie całkowitym znawcą, tylko takim częściowym przybyszem ich. Bo ich to dlaczego się pan zapisał do świadków Jehowy? No... Bo chciałem jakoś służyć Bogu prawdziwemu później. Krótko przed aresztowaniem. Modlił się pan tam o kobietę? Co? Modlił się pan u nich o kobietę? Nie, kobiety to nie. Tylko o ich świadków się Jehowy się pytał, czy mógłbym się z ich chrześcijanką się ożenić. Co pan powiedzieli? Mówię, że nie, bo jeszcze nie jestem ochrzczony. Muszę być ochrzczony według ich wiary. I przysięgę złożyć według ich wiary. Według ich wierzeń religijnych. Bo wtedy byłem za sympatykiem świadków Jehowy. A nie chciał pan wstąpić na przykład do klasztoru? Też próbowałem też to zrobić. Zakonnicy nie mają kobiet. Nie, ale próbowałem też takie coś zrobić. A co to było? Przecież pan się domaga od strażników więziennych, żeby panu kupili lalkę. Po co panu ta lalka? Żeby się zaspokoić seksualnie. Żeby mieć jako kobietę tą lalkę. Ale tą lalkę też szwagier mi wcześniej proponował, jakbym na wolności jeszcze w 91 roku. Pokazał mi w gazecie ofertę i tam była ilustracja tej lalki gumowej, jak ona wygląda. Dał mi pan pieniądze? Dam, całą rentę wówczas mu dał. Pieniądze na tę lalkę? Tak, zawartość mojej renty miesięcznej. To była wtedy kwota na tą lalkę. Ona kosztowała 600 tysięcy starych złotych na tamte pieniądze jeszcze. Jeszcze mu piwo pamiętam, postawiłem, żeby mu że lalki mi kupi. Jednak te lalki nie kupił, czekam jeden miesiąc, drugi, trzeci miesiąc, potem poszedłem do szwagra upomnieć się, albo co z tą lalką, z czemu mi nie kupujesz jeszcze lalki. I to awanturę ze mną zrobił, że się pieniądze domagam, albo lalki się domagam. I wygnał mnie z domu. Kiedy pan pierwszy raz pisał pamiętnik? Pierwszy raz pamiętnik pisałem, proszę pana, ja redaktorze. W 93 roku. W tym pamiętniku opisał pan 64 morderstwa. Tak, pisałem 64. One się zdarzyły, te morderstwa, czy tak, nie? Tak. A potem się pan z tego wycofał? No tak, wycofałem się, bo się bałem. Bałem. Strachu byłem. Teraz pan nie pisze pamiętnika? Czy teraz piszę? Piszę oczywiście. Miałem napisany na początku tego roku, miałem pamiętnik pisany. Dokładnie w kwietniu go pisałem, cały miesiąc kwiecień go pisałem. I ile morderstw pan tam opisał? Tam napisałem, jeszcze nie pamiętam, ale napisałem kilkanaście zabójstw zdążyłem opisać. Ale to pan jakby się sam przyznaje do tego, nie? Tak. Co się zdarzyło w Toruniu? W Toruniu się zdarzyło, że Ewa Pantera uderzyła młotkiem, bo nie dało mi się zaspokoić seksualnie. Gdzie ją pan spotkał? Spotkałem ją... Przy szosie asfaltowej na skraju lasu. To już było po Sylwii? Czy przed Sylwią? Dużo przed Sylwią czasu. I też jej pan proponował stosunek? Proponowałem, ale mi się nie udało, bo tam odgłosy samochodów było słychać, bo samochody tam w pobliżu przejeżdżały. I co jej pan zrobił? Uderzyłem ją młotkiem. Miał pan młotek przy sobie? Miałem młotek. Znalazłem tam... Znalazłem po drodze tam na wysypisku śmieci, na wysypisku złomu. Co jeszcze pan opisuje?
Co opisują? No tam opisują jeszcze o innych zdarzeniach, też w Toruniu. To w Toruniu były dwa? W Toruniu były trzy. To drugie gdzie? W basenie tam, w centrum miasta. To tam spotkałem... też dziewczynę. Młodą, ale inna niż ta. Na moje propozycje źle zareagowała. Wtedy ją uderzyłem do siebie. I wtedy ciosy zadawałem ręką ją po ciele, po zęby jej uderzyłem. Po twarzy i wtedy zemdlała. I to dusiłem ją paskiem. I wtedy zaspokoiłem się seksualnie. No i wtedy... Wtedy ją ugryzłem w cycek z radości, bo byłem podniecony mocno. I wtedy ją na koniec wrzuciłem do tego basenu. I wtedy oddaliłem się. Zabrałem jej płaszcz i wrzuciłem ją do tą garderobę w mieście. No do śmietnika. Pan się normalnie przyznaje do tego, co pan kiedyś odwołał, tak? To odwoływałem, prawda, też odwoływałem to kiedyś. A teraz pan twierdzi, że tak było? Tak. Ile tych kobiet było? No dużo było. Tak dokładnie nie jestem. Nie jestem. Ale ile? Kilkanaście, kilkadziesiąt? Kilkanaście było. Ponad 20. Do tylu się pan przyznaje? Mhm. Każdą pan zamordował? Tak. Wśród tych z czynów jest też policjant na strzelnicy w Słupsku. Został załatwiony nożem. A to jak pan to zrobił? 13 lat temu, to było zimą. I wtedy poszedłem na tą strzelnicę. Wtedy wchodziłem po tych obiektach, tam nadeszedł jakiś pan. Świeciał latarką. No i wtedy się pytał, co ja to robię. Wtedy powiedział, że tak sobie chodzę sobie po tym terenie, zwiedzam, co to jest za teren. Było mnie to ciekawe. I wtedy wygnał mnie, szarpnie mi to szło, wtedy uderzyłem nożem. I wtedy pan zabił tego policjanta? Tak. Wtedy po tym zabójstwie nożem zawiękł, wtedy poszedłem przez płot, uciekłem przez pola i przez zabudowanie poszedłem na dworzec autobusowy, raczej kolejowy, bo chciałem wtedy jechać na Śląsk do pracy. To dlaczego pan teraz opisał to w tym pamiętniku? Czego się pan przyznaje? Przyznałem się, bo to zrobione, został popełniony, przyznałem się. Co będzie z panem dalej? Co będzie? Co będzie? Świat jest także taki, jak w głowie Leszka Pękalskiego. A ludzie, niektórzy ludzie są tacy jak on. Trzeba pokazać ten świat, zanim kolejna kobieta uwierzy potworowi i zapłaci za to najwyższą cenę.